Jak co roku gmina Kolbudy zorganizowała rozpoczęcie lata. W tym roku odbywa się ono 17 czerwca. Głównymi gwiazdami są Krzysztof Krawczyk i Robert Janowski. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tej imprezy. Was będę mylił, będę podnosił ręce, mówiąc zwierzątko, które nie fruwa. Dlatego wy nie patrzcie na mnie, tylko słuchajcie tego, co mówię. Osoba, która bardzo proszę się pomyli, proszę, żeby sama się przyznała do błędu. Unikniemy sytuacji, że ktoś z widowni, czy gdzieś, prawda, tutaj kolega obok stojący, będzie mówił: o, Janek się pomylił, Janek albo Krysia cię tam. I za siłę to jest 2 i 3. Wszystkie pary przechodzą dalej. Brawo. Panie wójcie, już stało się pewnego rodzaju tradycją, że taki festyn jest w gminie Kolbudy. Czy mógłby pan nam powiedzieć coś o tym festynie z 2017 roku? Rzeczywiście, to już kilkanaście lat, jak te pierwsze rachityczne powitania lata weszły na stałe do kalendarza dużych imprez gminy Kolbudy. Z dwóch powodów. Powód pierwszy, zaklinamy pogodę, jak widać przestało padać i przez najbliższy tydzień bajka. A po wtóre namawiamy naszych mieszkańców, przede wszystkim Kolbudzian, ale nie tylko, również wszystkich, którzy tu przyjeżdżają, do tego, żeby utożsamiali się z tym, że Kolbudy w lecie to miejsce, gdzie poza tym, iż się pracuje, bo zawsze się pracuje, to jeszcze cudowne miejsce, gdzie można odpocząć, skorzystać ze sprzętu. Można też wreszcie powspominać, ale i pomarzyć, co w przyszłości. A w tym roku dużo rzeczy się tu będzie działo. Przystań, jak widać, jest już otwarta, ale przystań jest otwarta dla dorosłych i milusińskich, którzy nigdzie nie wyjeżdżają. Natomiast tam za nami jest druga w województwie fantastyczna rzecz. Narty wodne na stalowej linii. Bajka. I na tą zupełną nowiusieńką niespodziankę wszystkich gości, ale przede wszystkim mieszkańców wszystkich 15 miejscowości gminy Kolbudy zapraszam. Adrenalinka maksymalna, a co się będzie działo, wolę nie myśleć. Zapraszam. Nic nie wskazywało na to, że zostanie pan muzykiem. Jak to się stało, że stał się pan artystą? Dlaczego uważa, że nic nie wskazywało? Z wykształcenia jest pan lekarzem weterynarii. A, no ale te doświadczenia muzyczne zaczęły się wcześniej. Jeszcze nie byłem lekarzem weterynarii. Jeszcze miałem o 10 lat albo 15 lat mniej niż ty. Miałem 3 latka, śmigałem piosenkę Walentyna. O, Walentyna. To były lata 60. No i moja mama wtedy zauważyła, że mam smykałkę do śpiewania, że śpiewam czysto po prostu i generalnie, że mnie to kręci. No i w związku z tym nic. Poszedłem normalnie do szkoły podstawowej i przyszedł pan kiedyś, wyobraź sobie, na lekcję i mówi tak: kto chce do chóru? No weź to, obciach był do chóru, no to nikt się nie zgłaszał. Ale trzeba było mimo wszystko wyjść przed klasę, jest w jakiej obciach, na środek przy tablicy i zaśpiewać coś, więc to nie było komfortowe. No i zaśpiewałem i ten pan, który brał do chóru, okazało się, że jest dyrektorem szkoły muzycznej. No i chcąc, nie chcąc, zacząłem się uczyć w szkole muzycznej. No więc dużo wskazywało na to, że to będzie taka droga. Natomiast zawody, wiesz, w dorosłym życiu zawody wybiera się czasem przypadkowo, często. Ty masz jaką na przykład pasję? Ja dopiero skończyłam szkołę, jestem tegoroczną maturzystką i będę składała papiery na Uniwersytet Gdański. Na jaki kierunek? Pedagogika wczesnoszkolna i historia. I to cię interesuje? No właśnie, ale nagle jakby się okazało, że chcesz pracować w teatrze lalek albo, nie wiem,
cokolwiek innego robić. No wiesz, to nie jest takie. Teraz we współczesnym świecie, nie wiem, czy się młodzież ze mną zgadza, ale generalnie trudno jest o wybór takiej swojej drogi życiowej. No, jeszcze się tego nie wie. Jak się ma 19 lat, czy 18, czy nawet 22, czy 3, to wiesz co, ja nie mam pojęcia, jak dzieciaki się decydują, młodzież właściwie. Jest pan znanym aktorem i muzykiem. Znanym aktorem to jest, wiesz kto. I charakteryzuje pana pewnego rodzaju lekkość na estradzie. Swoboda. Tak. To czy to jest takie naturalne, czy musiał się pan naprawdę dużo do tego przygotowywać? Tego się nie kupi za żadne pieniądze. Tego się nie można nauczyć. Można się nauczyć zawodostwa, na przykład w dziennikarstwie, jeśli cię to interesuje. Interesuje? Od 5 lat jestem dziennikarką. A widzisz, a mówisz mi o nauczaniu przedszkolnym. A? Więc to jest właśnie to, nie? Weterynaria, a tutaj muzykowanie. Wiesz co, no, taka swoboda bycia na scenie, no chyba to miałem zawsze. To się trzeba po prostu z tym urodzić. No, tego nie można się nauczyć. Dziennikarstwa można się nauczyć. Każdy z nas na co dzień słucha muzyki, tak. Rozpoznajemy tytuł utworu po jego frazach. Tak, nie wierzę. No jak to jest możliwe, że rozpoznaje się tytuł utworu po jednej nutce? To mnie pytasz? Tak. No ale ja nigdy nie zgadywałem po jednej nutce. A ja tylko widziałem, jak to robią, ale nie wiem, jak to się dzieje. Dla mnie to jest niemożliwe. Dziękujemy za rozmowę i życzymy udanego występu. Koniec? Tak. Było ci miło? Bardzo. Super, mi też. Tobie też? Dziękuję. Dziękuję. Właśnie zakończyłam wywiad z panem Robertem Janowskim. Wywiad był naprawdę inny niż wszystkie dotychczasowe, które przeprowadzałam do telewizji Kolbudy. Dzięki temu dziękuję panu Robertowi za udzielone nam rady. Myślę, że razem z Martyną na pewno z nich skorzystamy. I ta rozmowa na pewno dała nam do myślenia i dużo nas nauczyła. Dziękujemy. Proste nuty napisali, proste. I want.
jak w ucieczce, jak powódź, do zamkniętych szukam drzwi, byle serce mieć. I choć nic się nie powtórzy jeszcze raz, myślą sięga wstęp. Uwaga, idę, czy to jeszcze pamięta? Już kiedyś nam sami chciałem, bo ja wciąż pamiętam cię, cię. Ciebie na świecie nie było jak cię. Tak śpiewa.